Telewizyjna szkółka piłkarska. Umiejętności supergwiazd. Prowadzenie Karl-Heinz Rummenigge. Witamy w kolejnym odcinku telewizyjnej szkółki piłkarskiej. Naszym dzisiejszym gościem jest... Może zgadniecie, czyje to nogi? Tak, to Pierre Littbarski, zawodnik, który reprezentował Republikę Federalną Niemiec na Mistrzostwach Świata. Kilka informacji o dzisiejszym gościu. Masz charakterystyczne krzywe nogi. Pewnie nie zawsze byłeś z tego zadowolony. Jednak z drugiej strony te krzywe nogi uczyniły z ciebie wspaniałego dryblera. Masz rację. Mając proste nogi, nie mógłbym tak łatwo omijać przeciwników. Moje krzywe nogi wprawiają w zakłopotanie niektórych obrońców i pozwalają wykonywać wspaniałe triki. Zobaczmy, co Pierre potrafi zrobić z piłką. Za pomocą triku Stena Matthewsa wprowadzam w błąd przeciwnika i wymijam go z innej strony niż się spodziewam. Piłkarz, o którym wspominał Pierre, to legendarny Stanley Matthews, angielski prawoskrzydłowy, który grał zawodowo w piłkę nożną przez 33 lata. Nie tylko wymyślił ten wyjątkowo skuteczny trik, ale również go udoskonalił. Mogę zagrać też tę kombinację w dowolną stronę, z lewej nogi na prawą lub odwrotnie. Teraz ponowne zagranie z lewej na prawą. W każdym odcinku naszego programu pytamy gości, jakiej rady udzieliliby młodym widzom, którzy chcą udoskonalić swoją grę. Mogę powiedzieć tylko jedno. Trzeba czerpać radość z gry i próbować wszystkiego, od dryblowania po strzały. Nieważne, kto wygrywa. Przede wszystkim trzeba dobrze się bawić. Dziękuję za radę. A teraz kolej na naszych młodych piłkarzy. Zanim nasi młodzi gracze wypróbują trik Stanleya Matthewsa i Pierre'a Littbarskiego, na początek kilka prostych, rozgrzewająco rozluźniających ćwiczeń z piłką. Te ćwiczenia ułatwiają kontrolowanie piłki. Im szybciej przerzuca się piłkę z nogi na nogę i im częściej i płynniej zmienia się kierunek na treningu, tym bardziej automatyczne stają się ruchy zawodnika, który tym łatwiej poradzi sobie z przeciwnikiem.
My również wymyśliliśmy kilka sztuczek technicznych. Teraz chłopcy mogą już pokazać, jak potrafią dryblować, a nawet wypróbować trik Stanleya Matthewsa. Wygląda na to, że są wśród nich przyszli lidbarscy, którzy może kiedyś zastąpią mistrza. Oto David, ma 12 lat i pochodzi z Waszyngtonu. Prowadzi piłkę przy nodze prawie tak blisko jak mój przyjaciel Pierre Lidbarski. Davidzie, na jakiej pozycji grasz w drużynie? Jestem prawoskrzydłowym. Lubię dryblować i ogrywać przeciwników. Dryblowanie było jedną z moich mocnych stron i bardzo je lubiłem. Lubiłem Pierre'a i innych mistrzów dryblingu, którzy zademonstrują nam swoje wyjątkowe umiejętności, wprawiające w zachwyt każdego kibica. Doskonała kontrola nad piłką oraz spektakularna umiejętność dryblowania zachwycają zarówno kibiców, jak i piłkarzy. Ale na umiejętność tę składa się, jak widzieliśmy, wiele elementów. Niech zakończeniem programu i całego naszego cyklu będzie nasz stały test sprawnościowy. Bez wątpienia sprawność jest najważniejszym elementem piłki nożnej. Na boisku to rzecz podstawowa, dlatego zapraszam do wspólnych ćwiczeń. Zajmie to tylko 2 minuty. Zaczynamy. Na początek bieg w miejscu, aby się rozgrzać. Teraz przyspieszamy, unosząc wyżej kolana i intensywnie pracując rękami. Następne ćwiczenie to symulowanie dryblingu. Pamiętajcie o silnych odbiciach z każdej nogi. Tylko nie zwalniajcie. Połowa ćwiczeń za nami. Teraz strzał na bramkę. Należy wysoko unosić nogi, a rękami machać w odwrotnym kierunku. Jeśli ktoś jest zmęczony, może się zatrzymać. Nie należy przesadzać. Ostatnie ćwiczenie, główkowanie. Mocno odbijamy się o nóż, wyrzucając energicznie korpus oraz głowę. Finiszujemy, zwiększamy tempo główkowania.
I to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia w następnych programach. Tekst polski Monika Matuszczyk. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Telewizja Polska SA, oddział w Szczecinie. Czytał Jaromir Sosnowski.